Pamiętasz, Panie Boże, na Twołynie munę krwawą i ten krzyk z płonącej chaty mordowanych przez sąsiadów. Chyba byłeś w tamtej porze gdzieś po innej stronie świata, bo byś pewnie się zasmucił i przystanął i zapłakał. Czy słyszałeś modłę, Panie Ojcze, oczy Ojca, czy pamiętasz? Ty hańbili córkę jego banderowcy jak zwierzęta. On na drzwiach ukrzyżowany błagał, zmiłuj się nad nami. Zlitowali się oprawcy, skuli oczy bagnetami. Czy widziałeś, Ojcze Święty, patrząc z góry przez firmament, dzieci śliczne jak anioki na sztachety powbijane? Kto je teraz poprowadzi na spotkanie z Tobą, Boże? Przecież one takie małe, zbłądzą same w tych przestworzach. Czy spamiętasz, Panie Świata, męczenników tych z Wołynia? Umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie. Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali. Dzisiaj tylko ręka starca świeczkę na nich tu zapali. Porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki na nich tu postawić. Szanowna Pani Burmistrz, Wielebny Księże Proboszczu, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji kresowych i patriotycznych, radni wojewódzcy, powiatowi i gminni, drodzy kresowianie, harcerze, kadeci, goście i mieszkańcy. Kresowian zabito dwukrotnie. Raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od tej pierwszej. Koniec lutego jest dla mieszkańców Babic i okolicznych miejscowości okresem szczególnie ważnym. To właśnie wtedy obchodzimy tragiczną rocznicę ludobójstwa dokonanego na Polakach w Hucie Pieniackiej przez ukraińskich ochotników noszących mundury zbrodniczej organizacji SS Galicien. 28 lutego 1944 roku, miesiąc przed obchodem Świąt Wielkiej Nocy, ponad 800 naszych rodaków poniosło tragiczną śmierć. Dramat w Hucie Pieniackiej był częścią szeroko zakrojonej akcji ludobójstwa, która rozpoczęła się już rok wcześniej, w lutym 1943 roku, a której wyjątkowe nasilenie nastąpiło w lipcu też tego samego roku. Wydarzenia te znane są jako rzeź wołyńska, w wyniku której zginęły dziesiątki tysięcy Polaków. Czystki etniczne dotyczyły nie tylko Wołynia, objęły one również Galicję Wschodnią, a także województwa lubelskie i poleskie. Z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło ogółem około 100 tysięcy Polaków. Ludobójstwo w Hucie Pieniackiej, gdzie swoje schronienie usiłowały znaleźć setki Polaków uciekających z Wołynia, miało miejsce 73 lata temu, lecz pamięć o nim jest i będzie wiecznie żywa. Okrucieństwo i wymiar tego zbiorowego dramatu nie pozwala nam na wymazanie wspomnień. Jesteśmy winni to wszystkim Polakom, którzy stali się ofiarami nienawiści i uprzedzeń narodowościowych. Jak powiedział Zbigniew Herbert, naród, który traci pamięć,
traci sumienie. Dlatego naszym narodowym obowiązkiem jest wciąż przypominać o ponad 800 ofiarach ludobójstwa w Hucie Pieniackiej. Cześć ich pamięci. Korzystając z okazji, pragnę w imieniu wojewody opolskiego Adriana Czubaka podziękować szczególnie pani burmistrz Baborowa Elżbicie Kielskiej za wkład wniesiony w organizowanie uroczystości rocznicowych upamiętniających mord dokonany na mieszkańcach Huty Pieniackiej. Pozwólcie państwo, że odczytam podziękowania pana wojewody. Opole dnia 5 marca 2017 roku. Szanowna pani burmistrz, proszę przyjąć szczególne podziękowanie za wkład wniesiony w organizowanie uroczystości rocznicowych upamiętniających mord dokonany na mieszkańcach Huty Pieniackiej. Pamięć o trudnych doświadczeniach minionych pokoleń obywateli Rzeczypospolitej jest naszą zbiorową powinnością. Dotyczy to w sposób szczególny martyrologii czasów II wojny światowej, której ludobójcza tragedia dotknęła miliony ludzi wielu narodowości. Obchody zbrodni w Hucie Pieniackiej są bardzo ważnym wydarzeniem, które pozwala na zgłębianie wiedzy o przeszłości i przywraca wspomnienie zamordowanych niewinnie osób. Wspólnie pochylmy czoła, oddając cześć ofiarom nienawiści, a tym samym dajmy świadectwo naszego szacunku do historii, która jest podstawą teraźniejszości i przyszłości naszej ojczyzny. Z wyrazami szacunku, wojewoda opolski Adrian Czubak. Szanowni zebrani, w imieniu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie chciałbym pani burmistrz serdecznie podziękować za zaproszenie i za zorganizowanie tych uroczystości, a państwu wszystkim tutaj zgromadzonym za przybycie. Chciałbym się z państwem podzielić ważnymi informacjami dotyczącymi Kresów. Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w ubiegłym roku przeprowadził wielki protest pod parlamentem naszym, gdzie domagaliśmy się ustawy potępiającej ludobójstwo Polaków na Kresach. Jak wiemy, obie izby podjęły uchwałę. Kresowianie jednak żądają ustawy. Ustawy potępiającej ludobójstwo, w której zbrodnia ludobójstwa nie byłaby nigdy przedawniona, gdzie można by było ścigać zbrodniarzy, którzy jeszcze żyją, i nastąpiłby zakaz symboli banderowskich. Jest jeszcze wiele innych elementów, które my żądamy. W związku z tym nasz związek organizuje co miesiąca tak zwane miesięcznice wołyńskie. Zapraszam na najbliższą, która odbędzie się 11 marca o godzinie 17. Zapraszam również na bardzo ważny, powiedziałbym w tym roku najważniejszą konferencję, bo dotyczącą operacji Wisła. W tym roku przypada na 70. rocznica przeprowadzenia operacji Wisła. W 1990 roku wykorzystano mniejszość, a właściwie mniej senatorów, którzy uczestniczyli w sesji, i przegłosowano haniebną uchwałę mówiącą, że operacja Wisła była operacją ludobójczą. Potępiono tą operację. Wszyscy Kresowianie wiedzą o tym, że gdyby nie operacja Wisła, to mordy na Polakach, ludobójstwo na Polakach,
trwałyby pewnie do późnych lat 50., tak jak było to za wschodnią granicą. W związku z tym nasz związek wystąpił do obu izb parlamentu, by podjęto uchwałę mówiącą, że operacja Wisła zakończyła ludobójstwo Polaków w Polsce w 1947 roku. Wczoraj otrzymałem z Senatu taką wiadomość, która mnie ucieszyła. Prawdopodobnie Senat podejmie taką uchwałę i to jeszcze w najbliższym czasie. Proszę Państwa, zapraszam do Warszawy 11 marca na godzinę 12:30 do budynku Pasty, gdzie odbędzie się konferencja. Tam wystąpią najodważniejsi nasi historycy, którzy nie boją się mówić prawdy o tym, co wydarzyło się ponad 70 lat temu. Jednocześnie mogę poinformować, że powstał komitet założycielski uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar, bo taka uchwała została podjęta przez Sejm. W tym komitecie, a właściwie na czele tego komitetu, stanął ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, pan Stanisław Srokowski i pani Lucyna Kulińska. Listę otwiera biskup Świdnicki, następnie biskup polowy Wojska Polskiego. Lista została podzielona na organizacje kresowe, czyli wszystkich kresowian, na osoby duchowne, na naukowców. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby się na taką listę wpisać jeszcze, to ta lista będzie otwarta. Jak będą przebiegały te uroczystości? Ustaliliśmy z biskupem polowym, że będzie to 9 lipca, dlatego, żeby Polska Kresowa mogła przyjechać do Warszawy. Żeby Polska Kresowa tam w Warszawie powiedziała, że ci tak okrutnie pomordowani nie mają nawet swojego pomnika. Że kresowianie nie mają Muzeum Kresów. Że kresowianie nie mają Instytutu Kresowego. Ta uroczystość będzie miała oprawę wojskową. Rozpocznie się mszą świętą o godzinie 13 w katedrze polowej Wojska Polskiego, gdzie następnie nastąpi marsz pamięci do grobu nieznanego żołnierza, gdzie zostanie odczytany apel pamięci, oddana salwa honorowa i wystąpienia polityków. Politycy udają, że coś w sprawie Kresowej robią. Ja osobiście uważam, że tymi dwoma uchwałami ta dobra zmiana zrobiła krok do przodu, ale zaraz później robi dwa kroki do tyłu. Nasz głos, silny głos, może doprowadzić do tego, żeby na miejsce uchwały powstała ustawa. I ja się do wszystkich zwracam. Poprzyjcie. Poprzyjcie to, o co my zabiegamy od lat. I zapraszam w marcu i zapraszam w lipcu. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, został upoważniony przez marszałka województwa opolskiego Andrzeja Bułę do odczytania adresu skierowanego na ręce pani burmistrz Elżbiety Kielski. Szanowna pani burmistrz, czcigodny księże proboszczu, szanowni mieszkańcy Babic, kresowianie, uczestnicy uroczystości rocznicowych w Babicach. Z okazji 73. rocznicy bestialskiego mordu dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na mieszkańcach Huty Pieniackiej, pragnę w imieniu własnym i samorządu województwa opolskiego wraz z Państwem oddać hołd wszystkim ofiarom tej pamiętnej rzezi. Nigdy o nich nie zapomnimy, a prawda i pamięć są i zawsze będą wartościami, którym pozostajemy wierni.
Wspominając dzisiejsze tragiczne wydarzenia z 28 lutego 1944 roku, mamy świadomość, jak wielką, bolesną i niezabliźnioną raną są dla mieszkańców Opolszczyzny, okresowych rodowodach, a w szczególności dla rodzin i potomków dawnych mieszkańców Huty Pieniackiej. Obchody rocznicowe w Babicach mają tym większe znaczenie, że w styczniu tego roku zniszczono na Ukrainie pomnik upamiętniający zbrodnie w Hucie Pieniackiej. Cieszymy się, że pomnik został już odbudowany. Ale nie ustają przecież głosy zaprzeczające zbrodni. Ubolewamy nad tym i tą uroczystością dajemy mocne świadectwo pamięci i prawdzie. Dziękuję organizatorom i uczestnikom uroczystości za piękną, wspólną chwilę pamięci, modlitwy i uczczenie ofiar pacyfikacji Polaków w Hucie Pieniackiej. Cześć ich pamięci. Z wyrażami szacunku marszałek województwa polskiego Andrzej Buła. Szanowna pani burmistrz, wielebny książę proboszczu, radni, przedstawiciele organizacji kresowych, harcerze, mieszkańcy, szanowni państwo. Spotykamy się dzisiaj w Babicach, aby przypomnieć o tym, co stało się w polskiej wsi Huta Pieniacka 28 lutego 1944 roku. Był to ostatni dzień życia niewinnych ludzi, którzy musieli umrzeć tylko dlatego, że byli Polakami. Zostali zamordowani z pogwałceniem wszelkich praw i konwencji cywilizowanego świata. Jesteśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem, ponieważ czujemy taką potrzebę, by mówić otwarcie o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Do niedawna kultywowanie pamięci o tragedii Polaków na Wołyniu i Podolu było zakazane. Ukrywanie prawdy miało doprowadzić do zapomnienia bardzo ważnej części naszej historii. Nie ma na to naszej zgody. Każda, zaznaczam, każda ofiara zasługuje na pamięć i należne jej miejsce na kartach polskich dziejów. Łączymy się dzisiaj z bliskimi ofiar zbrodni Huty Pieniackiej, których osiedlono na ziemi kupczyckiej. Dzięki nim i dzięki wam pamięć o zamordowanych Polakach pozostanie żywa, a data 28 lutego jest symbolem nieszczęść, jakie spotkały nasz naród w czasie II wojny światowej. Szczególne słowa kierujemy do świadków tamtych dramatycznych wydarzeń, pana Józefa Kobylańskiego i pana Kazimierza Orłowskiego, którzy są zawsze z nami podczas rocznicowych uroczystości. Z poważaniem, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzyna Czochara. Dziękuję. Szanowni zebrani, specjalna okoliczność zgromadziła nas w tej świątyni. Okolicznością jest przypomnienie o tym, co działo się na Wołyniu i w Hucie. Wszystko tutaj oczywiście w homilii przedstawił już ksiądz proboszcz. Ja chciałem tylko tutaj podkreślić, że reprezentuję Związek Kombatantów Rzeczypospolitej, gdzie jakieś 60% naszych kombatantów to są, prawda, kresacy, z kresów. Oni to oczywiście wspominają i potwierdzają to wszystko, co już oczywiście my wcześniej i ostatnio słyszeliśmy. Ci, którzy, prawda, zostali zamordowani na Wołyniu, Szerażu, jak również w Hucie Pieniawskiej, no wpisali się już na trwałe w historii naszego narodu. Oni to oddali życie za Polskę. Oni
czuli się Polakami i dlatego też nie byli wygodni dla Ukraińców i Ukraińcy zrobili to, co wszyscy wiemy. Żeby nie przedłużać, chciałem podkreślić, że ja osobiście w 1945 roku od 17 września do 18 kwietnia 1946 roku uczestniczyłem w walkach z Ukraińską Armią Powstańczą między Przemyślem a Sanokiem. A naszym miejscem pobytu stałego była Bircza. Nazywaliśmy to stolica banderowców, 30 km od Przemyśla. Nie będę oczywiście mówił o szczegółach, ale tam banderowcy no, dosłownie mordowali Polaków, a mało tego, na przykład palili wioski. My jako żołnierze, jak stacjonowaliśmy w jakiej wiosce, opuściliśmy ją, to Ukraińcy przyszli ją spalili. Jesienią 45 i początkiem 1946 roku na terenie powiatu przemyskiego około 36 wiosek zostało spalonych. To oczywiście potwierdza o tej nienawiści, jaką w stosunku do Polaków reprezentowali Ukraińcy. Dzisiaj my po prostu pamiętamy o tym, co się działo. Przebaczamy, ale jednak nie zapominamy. Dlatego też między innymi dzisiaj, prawda, tutaj spotkaliśmy się w tej świątyni. Korzystając na zakończenie, przyłączę się już do tych wszystkich życzeń, które skierowane zostały pod adresem burmistrz Baborowa, tak, pani magister Elżbiety Kielskiej, ponieważ ona co roku tutaj organizuje to nasze spotkanie. Ja osobiście, jak również nasz przełożony pełnomocnik marszałka województwa do spraw kombatantów uczestniczymy. A zatem chciałem serdecznie podziękować dla mieszkańców tej miejscowości, jak również życzyć, prawda, pani burmistrz, jak największych rezultatów, no a nam, żeby dane było można na przyszły rok się tu jeszcze spotkać, bo ja od kilku lat tutaj uczestniczę. No, mam już 93 lata, no ale myślę, że może się uda, że w przyszłym roku jeszcze się spotkamy. Zatem wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszego naszego tu pobytu w imieniu kombatantów chcę wręczyć dla pani burmistrz taką statuetkę. Jest tutaj napisane: Szanowna pani magister Elżbieta Kielska, z podziękowaniem za bardzo dobrą współpracę wieloletnią z naszym związkiem wraz z jak najlepszymi życzeniami na pamiątkę za zarząd Opolski Związku Kombatantów, prawda, prezes. Także pozwolę sobie, Elżbieta, wręczyć ci. Czcigodny Książę Proboszczu, wielce szanowna pani burmistrz, drodzy państwo, drodzy młodzi przyjaciele, zabieram głos jako rzecznik Światowego Kongresu Kresowian.
Niedawno w Bytomiu odbyła się bardzo duża uroczystość kresowa, podczas której podeszła do mnie osoba, której nie widziałam 10 lat, mieszka za granicą, podeszła i mówi: Danusia, gdzie jest Musingiewicz, gdzie jest Wojtek Krzyż, gdzie jest Basia Stachniewicz? Zaczyna wymieniać nazwiska, a ja mówię: oni nie żyją. No wiesz, ona do mnie, ja się tak rozglądam i widzę, że ja nie znam już tych ludzi, z którymi kiedyś byłam tak blisko, ale kiedy patrzę na tych, którzy przyszli, uświadamiam sobie, że nie mieli racji ci, którzy mówili, że jeszcze trochę i kiedy odejdą ostatni z nas, kresowianie, to już po nas nikt nie zostanie, bo popatrz, są nowi. I kiedy tak dzisiaj patrzę na was, drodzy państwo, mam poczucie, że myślicie podobnie, bo przecież 15 lat temu było tu tyle osób, których właściwie część już jest po tamtej stronie. Ale my ciągle jesteśmy i ciągle trwamy. Nie wiem, na ile uświadamiamy sobie, że na naszych oczach dzieje się wielki cud. Cud zbiorowej pamięci. A my tu obecni jesteśmy narzędziem w ręku Pana Boga, który używa nas do tego, aby ta pamięć ciągle trwała. Pani burmistrz, jest Pani wielkim kołem zamachowym, które uruchomił Pan Bóg, aby w tej maleńkiej wsi działo się coś niezwykłego, coś, co promieniuje na całą Polskę i co sprawia, że my tutaj przyjeżdżamy wierni tej pamięci, ale przyjeżdżamy również po to, aby naładować akumulatory z tych dużych miast. Przyjeżdżamy do maleńkiej wsi, bo tu dzieje się coś niezwykłego, ważnego, potrzebnego. Coś, co daje nam nadzieję, że chociaż ostatni z nas urodzony tam na Kresach, w tamtych czasach, odejdzie na wieczną wartę do Boga, to pozostaną ci, w których zasiała Pani tu, w tych maleńkich babicach, wielkie ziarno prawdy. W imieniu Światowego Kongresu Kresowian dziękuję Pani za to z całego serca. Dziękuję również tym wszystkim, którzy to ziarno prawdy niosą. Mam tu na uwadze Pana Witolda Listowskiego i organizację, która zadaje sobie trudu. Proszę Państwa, co miesiąc w Warszawie odbywają się miesięcznice. My, starsze pokolenie, nie zawsze jesteśmy we właściwej kondycji, aby być, aby pojechać. Ale ci młodzi ludzie, którzy są tutaj razem z nami, dają nam nadzieję, dają nam rękojmie, że oni to po nas przejmą. Dziękuję wszystkim, którzy dokładają tę cegiełkę do zbiorowej pamięci. Bądźmy wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy ważne dla naszej narodowej pamięci, dla naszego patriotycznego ducha. Co roku spotykamy się na Jasnej Górze w pierwszą niedzielę lipca, 2 lipca w tym roku, aby pokłonić się Matce Najświętszej i podziękować za to, że jesteśmy, za to, że żyjemy, że ciągle jesteśmy silni, aby dawać świadectwo prawdzie. Bądźmy również i w tym roku razem, wszędzie tam, w każdym miejscu, gdzie kresowianie powinni mocnym głosem powiedzieć: my, kresowianie, jesteśmy jednością silni, trwamy dzięki Bogu, który używa nas jako swoich narzędzi, aby realizował się wielki cud zbiorowej pamięci. Dziękuję serdecznie. Okej, zabieram kabinę. Chodź, chodź. Na prawo. Chodź.